Faktycznie usunęli <śla> Za pornografię Żeby nie było, proszę bardzo, kliknijmy Hops Dobra, odpaliłem głównie tego szota Z tego powodu, żeby Była widoczna ta informacja, bo teraz nie wiem jak Znaleźć w ogóle te, ten kanał Z perspektywy trzeciej osoby Eee to konto zostało zamknięte z powodu wielokrotnych lub poważnych naruszeń zasad YouTube, dotyczących nagości treści pornograficznych. I teraz na przykład, ja mam trzy teorie na to, już w momencie, gdy go zbanowali, to gadałem z Adamsem, gadałem z Rafonem e, i tak. Pierwszy powód, dla którego mogli te konto zbanować i on może być w chuj śmieszny, on może być w chuj śmieszny ten powód, ale raz było tak, że Rafonix pokazał e, kutasa i jądra od psiaka swojego, nie? I wiem, że możecie się śmiać, bo to jest śmieszny powód jak chuj, on jest wręcz absurdalny. Ale rzeczywiście, to mogło być to, że on dostał tego bana. I to nie jest żaden fake news. Ja wiem, że teraz kurwa chat XD, wszyscy XD kurwa na czacie, proszę piszcie XD. Wiem, że to jest w chuj absurdalny powód i to może być nawet mem. Ale wyobraźcie sobie, że Bystrzak na przykład otrzymał banicję wcześniej, jak oglądał filmik na YouTubie, gdzie tam, nie wiem, zwierzęki się pierdolą. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że naprawdę taki powód jest. jest ten, jest, jest, możliwy. To jest pierwsza teoria. Druga teoria, dlaczego Rafonix może mógł zostać zbanowany, jest po prostu wprowadzanie nowelizacji Community Guidelines dla tych dla tych reklamodawców, żeby po prostu wyczyścić powierzchnię z ludzi, którzy gdzieś tam mają w przeszłości jakieś brudy. I to jest na przykład potwierdzone tym, że jakbyście nie widzieli, to były, był pewien shot na nie, były pewne shoty z tym, jak Rafonix tam z, wtedy miał tą akcję, że tam się spinał z Kingom i z Adamem i wiele tych shotów zostało usuniętych z internetu, wiele tych shotów zostało usuniętych z sieci, nie wiadomo, czy to jest powód, chuj wie w sumie, ale bardzo możliwe, że, że to również może być jakiś powód, dlaczego Rafonix tą banicję dostał, że wiecie, wiecie jak to jest, no. Tak, to niestety czasem by A trzeci powód jest taki, że możliwe, że ten kanał po prostu powróci za niedługo. Tylko tak jak gadałem z ludźmi od MCN-ów, to są sieci partnerskie, YouTube'owe, to oni mówią, że YouTube rzeczywiście się za to bierze, że bierze się za to konkretnie i na przykład będą teraz rzucane jakieś strajki, plus osiemnastki i tym podobne, nie? Ja też na przykład powiem Wam szczerze, że chciałbym trochę ograniczyć przeklinanie, z tego względu, że, no nie chciałbym, żeby gdzieś tam kanał, wiecie, się, teraz na przykład jak wejdziecie sobie na, na takie coś, co się, no ja na to mówię, kurwa, na czasie live, nie, to ten mój kanał tutaj widnieje, nie, a na przykład powiem wam szczerze, że ja sam nie wiedziałem, jest, jest paru streamerów, teraz nie wiem, czy będą streamować, ale mam trzech, czterech takich streamerów, którzy mają po 800 do 1200 ludzi. Oni są dosyć mali, ale robią streamy takie na przykład z samochodu, czy nie wiem, yy, czy, od, czy nie wiem, czy są na przykład na, na ogródku i facet psika szlaufem i sobie na przykład robi ogródek i na przykład tych kanałów tam nie ma, nie wiadomo dlaczego, nie? Oni nie robią nic złego, ale na przykład nie ma ich, nie?